Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Trzymali ich w piwnicach, po pas w wodzie. Głodzili, bili, ciągłe przesłuchania, krew, łzy, pot i szczury. W tej wodzie musieli stać, trzymać się za przyrodzenia, by ustrzec się od jedzeniem, pożarciem tego, co mieli najcenniejsze. Wtedy byli młodzi, chcieli się żenić, chcieli mieć rodziny, a poszli do lasu. Ojcu mojemu udało się uciec. Miał szczęście. I do 47 był w lesie. Ostatnia amnestia. Ujawnił się. Oddał karabin, pistolet. I wydawałoby się, że rozpoczął normalne życie. Nie. Jeszcze nie. Dopiero w 56 roku mógł swobodniej spojrzeć na świat. Mógł się ożenić, ale już miał 33 lata. Tak było z rocznikami Kolumbów, winowców, żołnierzy podziemnej Polski, żołnierzy wyklętych w tamtych czasach, żołnierzy zawziętych w walce o wolny kraj, niezłomnych do końca. I nie trzeba się niczemu dziwić, a szczególnie temu, że komuna chciała ich wymazać z kart naszej historii, że komunie bardzo zależało na tym, żeby pamięć o niezłomnych przeszła w niepamięć. My nie zapomnimy. I dobrze się stało, że przyszły takie czasy, iż możemy o wyklętych niezłomnych mówić otwarcie, mówić, że to byli ci, którzy również przynieśli nam dzisiejszą wolność. Bo przecież żyją ich synowie, żyją ich córki, żyją ich potomkowie, a pamięć u nich trwa do dzisiaj, a przekazywana jest również na ich dzieci. I to nie może zaginąć. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. To już 10 tydzień 2016 roku. 10 znamienny tydzień wydarzenia posthistoryczne, a właściwie to już się tworzy nowa historia i w związku z tym, w związku z nową historią, nasza okładka. Ale okładka nietypowa. Nie ma na niej ludzi, nie ma cienkich bolków, a jest fragment plakatu Wojtka Kurkucia i tytuł Wyklęci za prawdę. A któż to jest wyklęty dzisiaj za prawdę? No właśnie, proszę Państwa, historia się powtarza. Nasi ojcowie, dziadkowie byli wyklęci za to, że chcieli walczyć o wolną Polskę, a teraz media, te prawdziwe media, czyli nasze, tygodnik, telewizja, co słychać i jeszcze inne prawicowe, zostały wyklęte przez władze Warszawy i Mińska Mazowieckiego, bo ich loga nie mogły być ujawnione ani na stronach miejskich, ani też w tablicach informacyjnych.
Jakubowski, który mieli się burmistrzem, a już dawno być nie powinien, zakazał ujawniania tych znaków graficznych. W odwecie? Z głupoty? Nie wiadomo. Dlatego zostaliśmy wyklęci za to, że piszemy prawdę. To nie będzie serial o Jakubowskim, który mieni się burmistrzem Mińska Mazowieckiego, a już dawno stracił do tego i kwalifikacje, a szczególnie kwalifikacje moralne, by być włodarzem miasta nad Srebrną. To jest moja opinia, a mam nadzieję, że nie tylko moja. Podobnie jest z burmistrzem Jaszczukiem, ale ten temat odłóżmy. Na pewno przyjdzie czas. Pan Jaszczuk za pieniądze samorządowe daje ogłoszenia do prasy zaprzyjaźnionej, lokalnej, by oczyścić się z winy. Tak więc do spraw samorządowych na pewno jeszcze wrócimy, ale teraz o pokucie. Mamy post. Pasowałoby, żeby każdy z nas wyznał grzechy. Ostatnio słuchałem takiej audycji nawet w programie pierwszego, w pierwszym programie Polskiego Radia, które już teraz jest, jak to mówi Korwin-Mikke, reżimowe, czyli rządowe. Muszę powiedzieć, że słuchając tego spowiednika miałem wrażenie, iż jakby my nie możemy się zbyt często, ani też zbyt rzadko spowiadać, czyli raz na rok za rzadko, raz na tydzień zbyt często. Proponują comiesięczną. No ale załóżmy, jeśli ktoś już nie jest aż tak gorliwym katolikiem, chrześcijaninem, to może powinien raz do roku się, że tak powiem, wyspowiadać. Jeśli nie usznie przy konfesjonale, to przynajmniej sobie, by mieć czyste sumienie. Lech Wałęsa na pewno się nie wyspowiada sobie, a na pewno również nie przeprosi tych, których skrzywdził. Myślę, że taki stan zawieszenia, bo po powrocie do kraju to można bardzo zauważyć, będzie trwał, wypieranie i no, znajdzie na to sporo obrońców, bo myślę, że KOD, czyli ten klub, jak ja mówię, dupokratów, też za Korwinem Mikke, na pewno mu w tym będzie pomagał. Też nieważne. Ważne jest, żebyśmy umieli się przyznać do błędu. I to jest takie wyzwanie do burmistrza Jakubowskiego, że, tak powiem, jeszcze raz go tutaj poruszę, by nie uprawiał daleko idącej polityki na Facebooku, na swojej witrynie czy profilu. Ostatnio po właśnie cienkim bolku zamieścił tekst, który sugeruje, iż ja posiłkuję się jego wizerunkiem czy jego problemami, by zwiększyć poczytność tygodnika Co Słychać, a zmniejszyć tym samym swoją poczytalność. Powinienem się właściwie obrazić, zresztą ta sprawa jest już u adwokatów, ale mniejsza o to, bo ja się nie obrażam na to, bo jeśli, tak jak tutaj piszę w swoim felietonie, jakiś głupek mówi, że jestem niepoczytalny, to świadczy o tym, że wszystko jest ze mną w porządku. I na tym niech zostanie. Serdecznie polecam Kuta Pokuta, mój felieton na trzeciej stronie tygodnika Co Słychać. I również z zdjęciami tych, którzy klakierowali panu Jakubowskiemu, bo przecież on zawsze, jeśli napisze cokolwiek, ma swoich klakierów. No nie miał ich za dużo, gdy zaczął krytykować, proszę państwa, tak jak ostatnio, sprawę związaną z koszulką, którą się ubrał. Jestem TW Bolek. No tutaj to dokładnie wszyscy sugerowali, lub prawie wszyscy, że ośmieszył się
całkowicie. Czy Państwo wiedzą, że jedzą chleb z sierści, z włosów, ze Szczeciny? No właśnie, bo to, co my spotykamy w marketach, to okazuje się, że ten spulchniacz, ta L-cysteina, aminokwas, to pochodzi, bo jest najtańszy w produkcji, z włosów, sierści, szczeciny. Produkują to głównie Chińczycy i w Europie nie można tego używać, jeśli chodzi o włosy, bo akurat ze szczeciny, owszem, jest używane. Jeśli sobie uzmysłowimy, że idziemy do super, hiper, ekstramarketu i tam proponują nam świeże bułeczki prosto z pieca, to miejmy również świadomość, że one są tak świeże dzięki L-cysteinie, a ta pochodzi z włosów, sierści lub szczeciny. Dlatego też, jak sugerujemy w listach do redakcji, że lepiej samemu upiec sobie chleb. Ale zapytamy się miejskich piekarzy i okolicznych, czy rzeczywiście używają tej L-cysteiny do produkcji chleba. Jeśli tak, to będziemy za tym, żebyśmy rzeczywiście do końca, od początku do końca, jak to kiedyś było na polskiej wsi, kupili mąkę, drożdże, zamiesili sobie w dzieży chleba czy w jakimś mniejszym naczyniu i włożyli do piekarnika i taki chleb sobie piekli. Może to jest wyjście na dzisiejsze skomplikowane czasy. Podsumowaliśmy również nasze okładki. Proszę Państwa, okazuje się, że co roku Państwo głosują na nasze okładki, ale w 2015 roku było ponad 16 tysięcy głosów, z czego ta najbardziej oglądana okładka, czy najbardziej podziwiana nasza okładka, winieta, zdobyła prawie 5 tysięcy głosów. To z numeru 30, proszę Państwa, 4, Ekwos na linie, potem Zło być musi i Szpital na próbę. Kto nie widział, zobaczy właśnie w naszym tygodniku, co słychać. Byliśmy również na targach ślubnych. Przy okazji o te ślubnych próbach piszemy tutaj. Mamy zdjęcie wszystkich pań, dziewcząt ubranych w suknie ślubne. Warto poczytać, tym bardziej, że również tutaj jest anons o naszym Miwena Etno Kabaret. Taki festiwal kabaretowy, bardzo tradycyjny, związany właśnie z polską tradycją. Mamy 23 kwietnia, a zgłoszenia do 15, do piątku. Już jest bardzo dużo, miałem telefonów właśnie w tej sprawie. Co do telefonów, muszę powiedzieć również, że jeszcze w poprzedniej sprawie miała, więc w sprawie Cienkiego Bolka, sporo telefonów. Żałuję tylko, że niektórzy rozmówcy zadzwonili po głębszym, no i trudno się z nimi rozmawiało. Zdziwienie było spore, tłumaczyłem, o co chodzi, no ale wiadomo, że człowiekowi, który już jest w stanie prawie nieważkości, trudno wytłumaczyć co i jak. Dlatego też na lepsze czasy umówiliśmy się i na pewno sobie porozmawiamy. Powiat miński nie mógł zdobyć tytułu, czy już nie chciał zdobyć tytułu stolicy kulturalnej Mazowsza. Okazuje się, że nasz sąsiad, powiat otwocki, taką stolicą kulturalną jest w 2006 roku. Będziemy tam zaglądali, będziemy podziwiali, opisywali pewne imprezy, uroczystości i na pewno będzie miło naszym sąsiadom, że my również tam właśnie zaglądamy i interesujemy się tym, co stało się, czy stanie się w powiecie otwockim. A w Mińsku stało się to, że już mamy parę zgonów. Taki jakiś cykl tych zgonów. A to, proszę Państwa, powieszona czy ze skrępowanymi rękami przy ulicy Wesołej, a to wyłowiona kobieta ze Srebrnej, ze Stawu tutaj przy moście, a to, proszę Państwa, ostatnio
o czym donoszą już i szkoły, bo to ci państwo pracowali w szkole. Państwo Osicowie, no tragedia przy ulicy Upińskiego. On 52 lata, ona 45, oboje pracowali w zespole szkół w Niedziałce. Co się dzieje, proszę państwa? Jakaś seria tragicznych następstw skończonych zgonami. Trzeba będzie to jakoś przerwać, bo coś za dużo tych trupów w naszym mieście ostatnio. Tak jak obiecywałem również tydzień temu, mamy o kulturze języka polskiego, a więc w pewnych szkołach, a szczególnie w Dąbrówce i w gimnazjum numer 2, przeprowadzono właśnie takie pogadanki, ćwiczenia, warsztaty związane właśnie z polszczyzną. I bardzo dobrze, bo o język polski dbać musimy zawsze. O ile nasze szkoły miejskie zajmowały się językiem polskim, szkoda tylko, że gimnazjum numer 2 wzorem ubiegłego roku nie zaprosiło nas z kamerą. Trudno. Być może nie wszystko było tak jak trzeba i ta kamera może była zbędna. Nie będę tutaj dywagował. Pan dyrektor Wyszogrodzki na pewno wie dlaczego. Myślę, że nas poinformuje, jakie były przyczyny niezaproszenia nas z kamerą. Mam takie wrażenie, proszę państwa, że są imprezy, no nawet porządnie zrobione, ale że tak powiem, ze względu na to, że nasza kamera dużo widzi, nie wszyscy jakby chcą ją mieć na imprezie. Szkoda, bo to przechodzi do archiwum filmowego powiatu i dobrze by było, żeby za ileś tam lat, a być może nawet za kilkadziesiąt, ktoś to obejrzał. Nie mówiąc o tym, że frajda z oglądania tego teraz, właśnie tuż po danym wydarzeniu. A w Żakowie właśnie też szkoda, że nie byliśmy, ale mam nadzieję, że jeszcze będziemy gościć wolontariuszy, którzy teraz zbierają na kolejny cel, chwalą się swoimi osiągnięciami i będziemy na ten temat z nimi rozmawiać. Na stronie 9 wyklęci za prawdę, więc to co mówiłem na początku, ci, którzy chcą pisać prawdę, piszą prawdę i nagle zostali wyklęci przez władze samorządowe. Wiemy o Warszawie i Mińsku Mazowieckim, przypomnę, burmistrz Jakubowski nie pozwolił umieszczać na swojej witrynie internetowej luk naszych czy partnerów tej imprezy, która organizowana jest przez Fundację Wolnościową i Adama Zawadzkiego w Mińsku Mazowieckim. Dziękujemy za wolność. Tak się nazywa dokładnie ta fundacja. Myślę, że w tym momencie warto by było również powiedzieć o imprezach, które się odbywają w związku z dniem, Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych, tych niezłomnych. Mamy tutaj cały opis, ale jeszcze wiele przed nami w tym tygodniu, bo przecież to się nie kończy. Od 28 nawet do 5 marca, 28 lutego do 5 marca trwa tam taki tydzień żołnierzy niezłomnych. Kto chce dokładnie wiedzieć, ma plakat i również opis w naszym tygodniku. Byliśmy w Dropiu, tam właśnie składano hołd żołnierzom czy powstańcom listopadowym. Natomiast nasze boisko, nasz stadion przy ulicy Budowlanej, mówię trochę ciszej, bo proszę państwa, już się chwalą w mieście, że ten stadion jest taki piękny i tak dalej. A tu okazuje się, że owszem, wygląda nieźle, ale oślepia. Oślepia kierowców jadących ulicą Budowlaną, a szczególnie zbliżających się od, z Przemysłowej do ronda łączącą Przemysłową z Budowlaną i Kościelną. Sprawdziliśmy, rzeczywiście tak jest, oślepia, ale jeszcze bardziej będzie to uwidaczniał nasz reportaż filmowy, na który serdecznie państwa zapraszam. Zapraszam. No i dwie imprezy szkolne. Bitowe Brzeziny to zwycięzcy właśnie szkoła z Brzezin, gimnazjaliści z Brzezin dwujęzycznego gimnazjum. Wygrali gimbit w mechaniku.
to w ubiegłym roku oni mieli srebrne medale, w tym roku złoto. I drugie miejsce, o dziwo, zajęły dziewczęta z gimnazjum numer 2 w Mrozach. A przecież wiemy, że to gimnazjum podlega pod Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest to specjalne gimnazjum. Może nie, jeśli chodzi o poziom intelektualny, co właśnie dziewczyny udowodniły. Wszystko na naszych stronach, wszystko są zdjęcia, również jest relacja filmowa. Smrodliwe lęki dotyczą gminy właśnie Dębę. Tam zanosi się znowu na budowę oczyszczalni ścieków, podobnie jak w gminie Jakubów, gdzie również są protesty związane właśnie z budową, no powiedzmy sobie, czegoś, co by przypominało sortownię, ale ten temat jeszcze przed nami, musimy się dowiedzieć, bo na razie jest to w sferze uzgodnień. Zagieło na Jagiełło, to taki nasz tytuł, troszkę rymowany. A dlaczego? No, zagięli się na Jagielle, ponieważ nie rozpoznali, większość nie rozpoznała monety banknotu 100-złotowego. Proszę Państwa, dobrze się przyjrzeć czasami, co jest na 10, 20, 50, 100 i 200, a to są nasi monarchowie. Tylko który? A no właśnie. I na tym konkursie, teście wiedzy ekonomicznej, to było pytanie, które zagięło wszystkich. Drugie było w związku z ubezpieczeniami, mniejsza o to. Będzie relacja, ale będą właśnie dwie relacje, bo wystąpił profesor Kwiatkowski, który mówił o tym, dlaczego warto mieć szkoły zawodowe i dlaczego warto do nich iść i je kończyć. Sam skończyłem szkołę zawodową, technikum rolniczo, proszę Państwa, łąkarskie. Po nim poszedłem na studia zootechniczne, mam tytuł magistra inżyniera zootechniki. No i dopiero później były te humanistyczne fakultety, co wcale nie przeszkadzało mi, studiując zootechnikę, uczęszczać na wykłady na KUL-u, gdzie również tuż przed wyborem na papieża wykładał Karol Wojtyła. Miałem to szczęście, że jeszcze na takich wykładach mogłem słuchać Karola Wojtyły, przyszłego papieża. Studiować można różne rzeczy, tak jak samo jak polonistykę studiowałem. Również chodziłem na wykłady związane z mediami i słuchałem profesora Bralczyka i innych, z którymi niekoniecznie się do końca zgadzałem. Ale to właśnie polega na tym studiowaniu, by niekoniecznie do końca się ze wszystkim, co podają na uczelni, zgadzać. Umieć trzeba, zgadzać się niekoniecznie. A więc szkolnictwo zawodowe będzie oddzielny całkiem na ten temat reportaż, bo profesor Kwiatkowski na niego zasłużył całkowicie, w całej rozciągłości. No i wszystko, jeszcze sport, jeszcze mecze kontrolne Mazowi. My lubimy Mazowie, wbrew temu, co niektórzy sądzą, że nie przystąpiliśmy jakby do spółki tej logotypowej klubu, to nie przeszkadza, żebyśmy o meczach pisali. My chcemy pisać, jak my chcemy, a nie jak nam ktoś narzuca. I to jest ten wyróżnik, który od dawna jest charakterystyczny dla tygodnika, a teraz również i dla telewizji Co Słychać. Proszę nas za to nie ganić. My chcemy być inni niż darmowe czasopisma, z którymi, jak Państwo dowiedzieli się dzisiaj chociażby, współpracujemy, bo przecież byliśmy na imprezie właśnie targów ślubnych organizowanych przez Dom Medialny Dzwon i nam to nie przeszkadza. Oni przyjdą na nasze festiwale i też to opiszą. A więc trzeba współpracować. Niektórzy się może dziwią, a dlaczego, a po co, ale my uważamy, że nie można się we wszystkim kłócić. Tym bardziej łączy nas jedno. Walka przeciwko takim oportunistycznym celom, jakie ma władza samorządowa. Władza samorządowa przechyla się, jest taka jak chorągiewka. Przy czym Mińska wieje w jedną stronę. Przeciwko niezależnym mediom. Im się nie podobają te niezależne media. Ja mam różny stosunek do innych tutaj tytułów w Mińsku Mazowieckim. Jak Państwo też doskonale wiedzą, my na pewno się przed niczym nie ugniemy. A jak powiedziałem jednemu, który do mnie dzwonił,
z pytaniem, dlaczego niszczę burmistrza, odpowiedziałem im, on się sam, proszę Państwa, niszczy. I to jest prawda, bo robiąc takie wolty różne, sprzeciwy, powiedzmy sobie niezbyt grzeczne, czy ironię stosując wobec tych, których nie powinien stosować, właśnie sam się niszczy. Samo zniszczenie jest też dojściem do pewnej egzegezy, czy pewnego stanu umysłu, który wywołuje pokuta, bo potem można rzeczywiście, albo samo zniszczenie jest swego rodzaju pokutą za grzechy, które popełniło się w życiu. Myślę, że Jakubowski taką właśnie takim przez przejawy ekshibicjonizmu dochodzi do stanu pokutnego. I niech mu będzie na zdrowie, aby na tym nie cierpiało miasto, bo my na to też nie pozwolimy. Wzywam przy okazji mińską prokuraturę do zajęcia się sprawą Miejskiej Szkoły Artystycznej. Po raz kolejny, bo już teraz po prostu udam się do prokuratury i złożę odpowiednie oświadczenie, czy donos, krótko mówiąc. Mam nadzieję, że to, co my tu piszemy i co mówimy, nasi prokuratorzy słuchają i zajmą się tą sprawą z urzędu. Chodzi konkretnie o zniszczenie budynku Miejskiej Szkoły Artystycznej i wyłożenie na rozbudowę milionów złotych, czyli jest to sprzeniewierzenie funduszy publicznych, samorządowych. To są nasze podatki. Można było to całkiem inaczej zrobić bez dzieła zniszczenia. Mam nadzieję, że prokuratura mińska tą sprawą się bardzo szybko zajmie. Jeśli nie, to będziemy rozmawiali na innym poziomie, na poziomie nawet ministerialnym i wtedy będzie musiała się zająć, ale wstyd będzie ogromny. Proszę Państwa, to wszystko na dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego. Za oknem śnieg, troszeczkę biało, na ulicach błoto, wiatr wieje w oczy, ale może tak bardzo nam nie zawieje i nie zachorujemy. A wiem, że grypa panuje i na Śląsku, i w Olsztynie, dowiedziałam się od znajomych ostatnio. Na grypę umierają ludzie spod Łukowa, też z rodziny. Jeden właśnie człowiek umarł. Przykro o tym mówić, to słyszeć, przeżywać. Dlatego trzymajmy się, nie pozwólmy zachorować. A jedynym takim czynnikiem, który nas będzie bronił, na pewno, proszę Państwa, jest mycie rąk i ta higiena. Pamiętajmy o niej. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za tydzień. Do widzenia Państwu. Słychać?